Cześć, witam Was w kolejnym odcinku o fotografii przyrodniczej. Dawno mnie u Was nie było na ekranach, więc postanowiłem ruszyć troszeczkę w teren, że tak powiem brzydko, ruszyć zad i wziąć się w końcu za jakieś nagrywanie dla Was. Wybrałem się dzisiaj do parku, przepraszam, do rezerwatu przyrody Zimna Woda, gdzie będę potrzebował sfotografować i jak i nagrać dla Was coś ciekawego. Oczywiście zamaskowałem się, jak już widzicie, z tego względu, że teraz jest okres, kiedy ptaki zakładają gniazda, wysiadują jaja i po prostu nie chciałbym im jakimś tam żarowiastym czy nieodpowiednim strojem przeszkadzać. Oczywiście do gniazd się nie będę zbliżał z tego względu, że nie wolno, pamiętajcie o tym. No i cóż, wziąłem ze sobą dzisiaj dwie puszki, Z50, która właśnie mnie nagrywa, D610 z Sigmą 150-600 i Sigmę 70-200 ze stałym światłem 2.8. Wziąłem ze sobą też statyw, jakieś kanapeczki, herbatkę w termosie, bo jakże mógłbym nie wziąć tej herbatki, no i głowicę. Głowicę wziąłem, wyobraźcie sobie, filmową głowicę. Także później Wam o niej opowiem, jak oczywiście będzie czas, jak mnie tutaj ptaki i ssaki nie dopadną, bym mógł po prostu mieć chwilę dla tej głowiczki dla Was. No ale cóż, ja się powoli zabieram rowerkiem troszeczkę dalej, w gęstszy las. Nie mam plecaka ze sobą, więc będę musiał wszystko dobrze ukryć, żeby, wiecie, nie zawinęli mi tego. Także dużo sprzętu dzisiaj na plecach. Postaram się dziś przysiąść, troszeczkę nagryweczek zrobić. Może uda mi się borsuka gdzieś tutaj zobaczyć, bo nie wiem, czy dobrze patrzyłem, ale chyba są tutaj borsuki. W każdym razie są tutaj szakale złociste. Pierwszy raz słyszę, ale spoko, spoko. Dobra, to nie przedłużając, ja mykam. I widzimy się już na jakiejś fajnej miejscóweczce z jakimś fajnym wjazdem na Wasze ekrany. Także oglądajcie i trzymajcie kciuki za dzisiejszy dzień. Jestem z powrotem. Postanowiłem, że właśnie sobie troszeczkę odsapnę, coś zjem. Napiję się ciepłej herbaty, wręcz bym powiedział gorącej, bo nie ukrywam, że troszeczkę chodzenie po tym porannym terenie, po tych łąkach i ogólnie po tej trawie, strasznie zmokły mi nogawki i buty mam już totalnie przemoczone, ale z zewnątrz, wewnątrz jeszcze jest ok, więc trzeba coś zjeść i ewentualnie się napić. Co do zwierzaków, jakie napotkałem w tym czasie, to jak już widzieliście, był bocian czarny, który właśnie nad moją głową parę minut temu przylatywał. Nie wiem, co on tutaj robi. Prawdopodobnie może gdzieś w tym pobliskim lesie sobie gniazdo buduje. Fajnie by było mieć jakiegoś czarnego bociana w pobliżu. Jest to bardzo rzadki w tym rejonie na pewno ptak. Widziałem jeszcze troszeczkę wcześniej koziołka, który szmychnął mi przez drogę. Oczywiście nie miałem jeszcze wtedy sprzętu przygotowanego, bo dopiero jechałem, więc nie mam go sfotografowanego, ale myślę, że jeszcze w dniu dzisiejszym uda mi się coś sfotografować z sakowatego. Także jak tylko zjem, to będę
w tamtą stronę zmierzam, tam jest troszeczkę trzcin, więc myślę, że na trzcinach jakieś ptaszki będą sobie siadały. No na razie jest troszeczkę ciszy, jeśli chodzi o jakieś tam ssaki biegające i ogólnie. Jest tu na pewno dużo jeleni, jak już przeczytałem na stronie BDL, Bank Danych o Lasach, jakby ktoś nie wiedział, też nie wiedziałem, także sobie zalukałem. Kurczę, jakiś fajny ptak tam usiadł. Poczekajcie chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Mam tego ptaka sfotografowanego, ale teraz sobie nie będę nim zawracał głowy, bo jestem, jak już wcześniej wspominałem, głodny. Także jak tylko zjem, to jestem z powrotem. Ja już jestem z powrotem, zjadłem, popiłem, więc jak wcześniej wspominałem, będę zmierzał w tamtą stronę, gdzie jest taka oświetlona trzcina. I mam nadzieję, że spotkam tam jakieś ptaki, które będą w stanie przysiąść na tej trzcinie i będę mógł je sfotografować, a być może jakiegoś koziołka albo jelenia dorwę w tych krzakach. W każdym razie będę musiał totalnie zachować ostrożność, bo tego terenu kompletnie nie znam, więc na pewno tam jest mokro. Moje buty są słabo dzisiaj przygotowane, bo nie miałem jak zabrać kaloszy do roweru i musiałem się posiłkować właśnie tymi buciczkami. Dobra, nie przedłużając, lecę w tamtą stronę i zobaczymy, co tam ciekawego mnie dzisiaj spotka. Słuchajcie, musiałem wrócić, bo jednak ten teren, który jest tam, nie jest terenem na moje buty, bo jest totalne bagno i jest teren bardzo mocno podmokły. Także buty mi się zapadały już, można powiedzieć, w wodzie. I teraz dopiero mam gnój w butach. No, a co jeszcze zaobserwowałem? Bardzo duża ilość kleszczy tam jest, bo każda trawa, która, większość traw, które tak wystawały sobie, wisiały nad łąką, to generalnie obfitowały w kleszcze. Po 3-4 sztuki na jednym źdźble trawy. Także no mam nadzieję, że ten kombinezon, jak i spodnie, i kalesony, i w ogóle jakoś mnie będą chronić przed tymi kleszczami. Pamiętajcie, żeby się psikać, bo nie chcielibyśmy być ukąszeni przez to dziadostwo. W każdym razie będę musiał jakiś preparat sobie już kupić, bo widzę, że się pojawiły. Zresztą one są cały rok generalnie, ale no, pojawiły się już tak widocznie, bo no, jak zauważyliście ostatnio, przez 2 miesiące nie wrzucałem żadnego materiału, tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu było szaro, buro i ponuro. No i kurczę, nie miałem weny, by wybrać się do lasu i nagrać coś dla was. Dlatego ostatnimi czasy zacząłem jeździć z moim kolegą Tomaszem na różne wyprawy, jak i z Rysiem, którego serdecznie pozdrawiam, na rowerkach. I byliśmy już z Tomaszem na ujściu Warty, na piękny wschód słońca, który udało mi się nagrać i przy okazji sfotografować. Masa gęsi tam była, coś pięknego. Polecam w ogóle pojechać tam. No z Rysiem, jak już wspomniałem wcześniej, to też mamy takie wypady rowerowe i też żeśmy jeździli. Zbytnio materiału nie nagrywałem z tego względu, że jednak jazda rowerem to jazda rowerem, a muszę być po prostu bardziej skupiony na tym, co robię, jeśli jestem sam. Wtedy mam troszeczkę, tak mi się wydaje przynajmniej, że mam te filmy troszeczkę ciekawsze,
jestem bardziej skoncentrowany na tym, co robię, zachowuję się turbo cicho i generalnie turbo cicho, jeśli chodzi o hałas w lesie. Dzisiaj jestem dobrze przygotowany, ale jednak buty powinny być lepsze przede wszystkim. Także ja będę musiał mój Lamborghini, nie wiem, tak na leżąco, bo nie wziąłem zabezpieczenia, bo w drugim rowerze zostawiłem. Także biorę rower i podążam tym razem w tamtą stronę. Być może będzie tam więcej terenu, nad którym mogę troszeczkę posiedzieć i zbliżyć się do jakichś krzaków, jakichś drzew ciekawych, by mieć fajne kadry. No i obserwować tutejszą okolicę przez teleobiektyw, by móc coś sfotografować. Także bujam się dalej i nie przedłużam, także chodźcie. Jak zdążyliście zauważyć, rejon, w jakim jestem, jest turbo piękny. Jest tutaj taka bujna roślinność, to dopiero wszystko zaczyna kwitnąć, ale tak jakby się człowiek troszeczkę przyjrzał z bliska, to naprawdę ta zieleń, te małe pąki, jak już zaczynają rosnąć, to jest coś tak pięknego. Chyba trzeba będzie się w jakiś obiektyw makro uzbroić, choć nie są tanie, nie powiem, na razie koszta są dla mnie nie do ogarnięcia. No, poszedłem na taką pewną polanę, z tego co widziałem na Google Mapach w telefonie, znajdowała się tutaj ambona. W zasadzie tutaj jest taki obręb ambon, gdzie myśliwi w sezonach strzelają. Udało mi się sfotografować, rzeczywiście nie nagrałem, bo musiałbym statyw wyciągać z sakwy, a jest to czasochłonne, więc udało mi się sfotografować myszołowa, jak pięknie na mnie leci i ogólnie w świetle słońca. Także no, jakieś tam fotki mam. Nie ma co ukrywać. Coś między gałęziami, między drzewami się coś rusza i za chwilę fokus się ustawia w głowie. Wracając do miejsca, w którym jestem, nie mam bladego pojęcia, gdzie dalej iść. Jeszcze za chwilę będę musiał troszeczkę spojrzeć na Google Mapy i prawdopodobnie będę zmierzał w tamtą stronę do ogrodzenia i ogrodzeniem pójdę po długości, tylko jeszcze będę musiał zobaczyć, czy tam jest jakaś droga, bo nie chciałbym iść na marne, bo się troszeczkę nachodziłem dzisiaj. Patrzę na żaby w tym rowie melioracyjnym dzielący dwa pola, ale nie widzę żadnych jeszcze żab. Myślałem, że może jakąś żabę moczarową dorwę, ale no niestety nie ma. Dobra, nie przedłużam. Lecę w tamtą stronę, bo nie ukrywam, że chętnie bym coś ponagrywał, bo tu jest tak pięknie, że kurczę. No i te ptaki, które latają mi nad głową. Nie mam możliwości gdzieś pójść w jakiś totalny busz i się, kurczę, że tak powiem, zaczaić na jakieś ptaki. Bo kurczę, wszędzie jest mokro i no nie ma opcji, jak zostawić roweru. Dobra, nie przedłużam. Do zobaczenia za chwilę. Więc tak, troszeczkę się już nachodziłem. I generalnie jestem już wypompowany, także co do fotografii, jakie dzisiaj wykonałem, to mam kilka ptaków. Idąc drogą
napotkałem na jakieś dziwne stworzenie, nie wiem co to było. Na pewno był to ssak. Nie był to borsuk. Nie mam bladego pojęcia co to było. W każdym razie wyglądało na jakąś kunę, a jakąś taką dziwną kunę albo coś kunowatego, bo miało z góry taki duży płaszcz futra, a pod spodem było takie łysawe. Nie wiem czy to jest przez to, że to coś zrzucało sierść i tak wyglądało. W każdym bądź razie było to dość spore. Nie udało mi się tego sfotografować, bo w takiej gestwie było to stworzenie i generalnie autofokus sobie nie poradził z namierzeniem ostrości na ten obiekt, więc nie ma zdjęcia, nie ma nagrywki, ale już wiem, że w tym rejonie coś ciekawego tutaj można spotkać. Będę już powoli kończył. Myślę, że uda mi się jeszcze jakieś parę ciekawych nagrywek zrobić. Wracając do sprzętu, jaki ze sobą dzisiaj zabrałem, to wiadomo, dwa aparaty, jakieś tam drobne gadżety, ale wspomniałem wam wcześniej na początku filmu, że zabrałem ze sobą głowicę, a mianowicie głowicę filmową. Jest to głowica olejowa. Proszę bardzo, za pomocą tej głowicy można turbo, mega, płynniejsze ruchy kamery robić. Więc ujęcia, które będę robił, będę się przynajmniej starał, bo jeszcze cały czas się uczę tą głowicą operować, bo myślałem, że to jest tylko takie pyk, pyk i już jest gotowe, a uwierzcie mi, jestem w mega błędzie, ponieważ ręka mimo woli zawsze drga i to, kurczę, jest bardzo mocno widoczne na filmach, więc głowica bardzo mocno pomaga w filmowaniu niektórych ujęć, ale też trzeba się nauczyć. Ja tutaj taki podpatrzyłem temat z gumką, że przykleiłem gumeczkę dosyć taką giętką, rozciągliwą i można za pomocą tej gumki jeszcze płynniejsze ruchy robić, więc mam nadzieję, że na moich ujęciach będzie to znacznie widoczne. Oczywiście tutaj filmuję z ręki, więc te drgania będą, ale jeśli chodzi o ujęcia jakichś tam ptaków, no wiadomo, nie wszystkie ujęcia jestem w stanie zrobić ze statywu, więc większość akcji, które na przykład coś konkretnego się dzieje, filmuję, staram się tego nie robić, ale no, czasem sytuacja na to nie pozwala, żeby statywem filmować, więc muszę to z ręki ewentualnie oprzeć się o jakieś drzewo, czy położyć się na ziemię i umiejscowić aparat na ziemi, by ta stabilizacja była jak najbardziej funkcjonalna, no ale nie zawsze się udaje. Więc na razie jestem z głowicy zadowolony, choć pewnie tutaj nie jeden by znalazł jakiś minus, nie jakiś plus. No ja tutaj mam parę minusów, parę plusów, ale nie będę mówił tu o tej głowicy w ten sposób, bo mówię, cały czas się uczę, więc mam nadzieję, że będą te ujęcia płynniejsze. Zapraszam was do następnego materiału, który mam nadzieję niebawem będzie. Jest wiosna, zaczyna wszystko kwitnąć. Jeszcze trzeba wykorzystać tą sytuację, kiedy liście się nie do końca rozwinęły i po prostu te ptaki jeszcze widać w tych takich przerzedzonych drzewach. No nic, ja będę się z wami żegnał. Do zobaczenia i do następnego odcinka. Hej!